Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Państwo wszyscy znają ten utwór i to jest taki prosty eksperyment na początek, jak muzyka może wpłynąć na emocje. Kiedy ja się budzę rano i puszczam sobie ten utwór, to wszystko jedno, jak ciężki dzień przede mną, to wydaje mi się, że świat jest piękny i rzeczywiście nie ma sprawy, która mogłaby nie być przeze mnie załatwiona i wszystko wydaje się proste. Też wydaje mi się proste, żeby ustawić sobie budzik za 18 minut, żebym mógł Państwa pożegnać w właściwym momencie. Już właśnie się włączył. Muzyka ma wielką siłę i ja pracuję od 23 lat tak naprawdę intensywnie, używając tej siły. I film jest szczególnym medium, dlatego że on adresowany jest do milionów i w szczególności film amerykański ma tę siłę, czy powiedzmy siłę, że trafia do milionów. I ten prosty eksperyment z Louis Armstrongiem pokazuje nam, jak bardzo muzyka może wpłynąć na zachowania ludzkie, na motywację, na energię, na to wszystko, co przesądza potem o tym, jakie decyzje podejmiemy w życiu i co się wydarzy w ciągu dnia. Czasami są to dni, które mają bardzo nieistotny przebieg, a czasami są to dni wielkich decyzji. Żyjemy w świecie naładowanym dzisiaj ogromne napięcie. Państwo wiecie, że w jakimś tam sensie, z mojego punktu widzenia, my przeżywamy powtórkę, właściwie początek lat 60., czyli nagromadziły się ogromne napięcia w wielu dziedzinach życia, od wiosny arabskiej przez Wall Street i całą tę sytuację z okupacją Wall Street, a także z naszą polską aktą, która była takim kolejnym bardzo intensywnym elementem tego, co ja odczułem jako nadchodzącą rewolucję. I często zastanawiam się, jaki jest udział emocji, a jaki jest udział rozumu w tym, co się dzisiaj dzieje na świecie i co napędza masy arabskie, które wyszły na ulicę i często ryzykują życiem, co napędza ludzi, którzy wyszli w Polsce,
protestują przeciwko ACTA. Oczywiście nikt z nas nie wierzy w to, że to są decyzje racjonalne. Jest tam zawsze jakaś myśl na początku, która uruchamia ludzi, a ta myśl jest bardzo odległa od prawdziwych motywacji. Nikt z Państwa nie przypuszcza, że ci, którzy są na ulicy, tysiące ludzi, wiedzą coś więcej o prawie autorskim. I tak naprawdę jest w nich bardzo silna potrzeba zanegowania czegoś, co uważają za zagrożenie dla swojej wolności. I ci, którzy praktykują tę wolność, na przykład internauci, którzy podróżują często bardzo niebezpieczne okolice, nie chcą, żeby im tę wolność odebrano. I mimo tego, że na powierzchni nic się nie wydarzyło, że nie ma ewidentnie opresyjnego rządu, który by regulował dostęp do informacji, czy kontrolował nasze ruchy za bardzo, to gdzieś tam w środku mamy lęk, że to się może wydarzyć. I ta obawa i ta chęć zastopowania, reglamentowania dostępu do internetu, który jest ostatnią oazą wolności i ostatnią taką sferą, gdzie demokrację można praktykować prawie bez ograniczeń, wyrzucił na ulicę tysiące ludzi. I dla mnie ACTA Polska to jest jakby dokładnie ten sam strumień energii, ten sam strumień oporu, który uruchamia ludzi, którzy okupują Wall Street, którzy mają dosyć podziału na tych, którzy biorą wszystko i tych, dla których zostaje bardzo niewiele, a także to jest ten sam strumień, który gdzieś tam ogarnął świat arabski, ludzi, którzy bardzo długo żyli w takim świecie, gdzie procent wolności był minimalny. W świecie dla nas bardzo niezrozumiałym, bo my nie wiemy nic o Arabach i Arab, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, gdzie ja żyję, jest postacią mityczną i negatywną. I w związku z tym te ewolucje mają niesamowitą także siłę edukacyjną. Znaczy my wszyscy zaczynamy rozumieć lepiej świat, w którym żyjemy i zaczynamy rozumieć też chwilowość naszej sytuacji, niepewność naszej sytuacji i także rozumiemy to, że coś się musi zmienić. Co to ma wspólnego z muzyką? No tyle, że prawie każdy ruch społeczny używa muzyki i muzyka może być używana jako element manipulacji, kiedy ktoś celowo uruchamia ją, ale może być po prostu naszym towarzyszem dnia, o czym mówiłem wcześniej, i może nam pozwalać przejść przez napięcia dnia dużo lepiej, może także być dobrym doradcą. To znaczy ja swoje ważne decyzje życiowe podejmowałem używając muzyki. Kiedy słucham Requiem Mozarta, to rosną mi skrzydła i wydaje mi się, że jestem lepszym człowiekiem i jeżeli mam coś ważnego do zdecydowania, to zdecyduję zawsze lepiej. Szkoda, że nasze spotkanie jest bardziej interaktywne. Ja nie mogę złamać konwencji TEDa i zaprosić Państwa do rozmowy. Wykład jest dla mnie zawsze taką najgorszą formą komunikacji, bo on wyklucza wymianę, ale jakby jestem niewolnikiem TEDa, w związku z tym będę mówił do Państwa bez pytania, co Państwo o tym myślicie. Opowiem Państwu o jednym eksperymencie, jeśli chodzi o siłę emocji i siłę muzyki i to, jak bardzo ona ekscytuje ludzi. Założyłem w zeszłym roku Festiwal Transatlantyk w Poznaniu, jak Państwo, niektórzy z Państwa wiedzą na pewno. I jednym z takich najbardziej oryginalnych elementów jest konkurs, którym ja nazywam Instant Composition Contest, czyli taki konkurs natychmiastowej kompozycji, albo może bardziej zrozumiale, konkurs improwizacji kompozytorskiej, ale w kontekście filmu. Gdybym miał tablicę i kredkę, to bym narysował Państwu trzy kółka. I dlaczego trzy kółka? Do tego konkursu zgłosiło się wielu uczestników z całego świata i on polegał na tym, że w jednym pomieszczeniu trzymaliśmy ich wszystkich, braliśmy jednego z nich do pomieszczenia numer dwa, tam pokazywaliśmy film około 5 do 7 minut. Natychmiast po obejrzeniu filmu uczestnik był wypychany do pomieszczenia numer 3, gdzie był ogromny ekran, publiczność mniej więcej w tej ilości co tutaj i jury. I należało wtedy natychmiast na fortepianie solo stworzyć utwór, który byłby połączony z tym filmem, ale jakby naprawdę połączony. I to jest dyscyplina, której nikt nie praktykuje. Dlaczego ja zdecydowałem się ją wypróbować tu w Poznaniu? Dlatego, że jest to najlepsze doświadczenie na to, jak ważny w muzyce jest instynkt. Jak to, co jest naprawdę ważne w muzyce, dzieje się w ułamku sekundy
i dzieje się w emocji. I to, co potem nazywamy pracą nad formą, nad strukturą utworu, to już jest inna część mózgu. To jest część mózgu odpowiedzialna za struktury, ale ona tylko porządkuje. Można kwestionować swoje pierwotne idee, ale z mojego doświadczenia wynika, że te pierwotne idee, takie, które powstały w tym spazmie, czy w euforii, czy w tej chwili emocji, one mają z reguły największą siłę i często do nich ja sam wracam i różni moi przyjaciele, którzy praktykują muzykę, podobnie do nich właśnie wracają. I ten nasz konkurs udowodnił, jak bardzo, po pierwsze ludzie zapomnieli o tym, jak w muzyce klasycznej w szczególności, jak bardzo udało się odejść od tradycji wolności, bo improwizacja jest wolnością. Widzimy obraz, czy może to być bez obrazu, i gramy utwór, który, dla którego jedynym jakby ograniczeniem jest czas trwania tego filmu i oczywiście to, co się tam dzieje, ale jest to w dalszym ciągu wolność, bo możemy zachować się w sposób muzycznie wobec tego filmu dowolny. I gdzieś tak od romantyzmu w górę idąc, jeśli chodzi o historię muzyki, następował postępujący akademizm, który wyrażał się w tym, że następowało coraz większe ograniczenie wolności muzyka na korzyść kompozytora. Kompozytor, w szczególności martwy kompozytor, był wartością, której nie można było zakwestionować. I wykonawca musiał wykonywać doskonale utwór zapisany. Oczywiście istniały też reguły brutalnie egzekwowane przez nauczycieli muzyki, którzy wiedzieli, jak interpretować tego twórcę. I ten stan rzeczy doprowadził historycznie do takiej sytuacji, kiedy średni absolwent Akademii Muzycznej boi się postawić nuty na własną rękę, ponieważ jest przygnieciony wielkością nazwisk, które zrobiły to przed nim. I nasz konkurs ma tę ambicję, żeby uruchomić taki strumień spontanicznej twórczości, która jest kompozycją. Jest kompozycją dlatego, że jest pewna forma, która ją ogranicza. Forma tego właśnie filmu, jego treść. Film jest oczywiście niemy, bo wtedy walka byłaby nierówna, gdyby jeszcze włożyć to słowo, to ten improwizujący nie miałby żadnej szansy tak naprawdę odnaleźć się. Byłby zbyt uważający. Tak jak ja byłem bardzo uważający i bardzo prosiłem, żeby mnie na chwilę wyprowadzić z tego pomieszczenia, kiedy byłem z tyłu, bo prelegenci przede mną mówili tak interesujące rzeczy, że ja traciłem własną tożsamość. Zaczynałem być wiernym słuchaczem i wpadłem w panikę, że za chwilę nie będę wiedział, co mam Państwu powiedzieć, bo jestem tak zasłuchany i przejęty. A w szczególności, jak usłyszałem tekst o związkach seksualnych, o tym, jak długo trwa napięcie między kochankami, to wiedziałem, że jestem w kłopocie, że ja już Państwa nie zainteresuję niczym po tym, co się przede mną wydarzyło. Potem profesor mówił o guzach mózgu, sprawa nieporównywalnie ważniejsza niż siła muzyki, jeśli chodzi o los jednostki. W związku z tym wydawało mi się, że staję na straconej pozycji. Mogę tylko liczyć na to, że Państwo jesteście zdeterminowani, żeby wysłuchać każdego, kto tu przyjdzie. Mało tego, że skoro już daliście dowód męstwa, siedząc tutaj przez 10 godzin, to wytrzymacie jeszcze moje pozostałe 7 minut 10 sekund. Żeby kontrolować o muzyce i jej wpływie. Ja powinienem Państwu puszczać dużo muzyki, ale ja się bałem, że jak ja przyniosę bibliotekę muzyki, zacznę Państwu ilustrować muzyką, jak ona działa, że na przykład przyniósłbym fragment filmu i pokazał Państwu kilka różnych fragmentów muzyki, jak one modyfikują ten obraz. Byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie, ale na to możemy się umówić gdzie indziej, na przykład w moim Instytucie Rozbitek czy przy okazji festiwalu, bo bałem się, że ja to 18 minut wykorzystam, zagram 4 utwory, nie napracuję się w ogóle i pójdę do domu. Postanowiłem się napracować, mówić do Państwa, ryzykując, że się wykoleję. I teraz gdzie chcę zaangażować muzykę? Od jakiegoś czasu zaangażowałem się w działalność na rzecz walki z genetycznie modyfikowaną żywnością.
I to jest jedno z kilku terytoriów, na których chcę używać muzyki jako siły, która ma modyfikować pozytywnie emocje i gdzieś tam docierać do tych, którzy decydują o tym, czy w Polsce będzie genetycznie modyfikowana żywność dopuszczona, czy nie będzie. Ja stoję na stanowisku, oczywiście jestem śmiertelnym wrogiem, angażuję się w to, uważam, że jest to doskonale udowodnione niebezpieczeństwo, które na skutek działania wielkich koncernów typu Monsanto jest sztucznie pomniejszane. Tak jak chyba ktoś z Państwa mówił o tym, że firmy telefoniczne skutecznie nas przekonują, że trzymając przez 10 godzin telefon przy uchu niczym nie ryzykujemy, tak wielkie koncerny typu Monsanto utrzymują, że jedząc nasączone Roundupem nasiona będziemy w super formie, ukrywają fakty, że rodzi to tragiczne alergie, myszy w trzecim pokoleniu tracą płodność i tym podobne tragiczne rzeczy. I teraz jak przejść z tą prawdą do na przykład polskiego Sejmu, który ma o tym w końcu zdecydować? Bardzo trudno, dlatego że na poziomie racjonalnym czy na poziomie rozumu w polskim społeczeństwie przeważa taki rodzaj nonszalanckiego sceptycyzmu co do zagrożeń, które nie są szeroko rozpropagowane w mainstreamowej prasie czy mainstreamowych mediach. I cały szereg bardzo inteligentnych ludzi, z którymi ja rozmawiałem, lekceważą w ogóle to zagrożenie, uważając, że ono nie istnieje, dlatego że zawsze tam modyfikowaliśmy jakoś rośliny, na przykład wkładając gałązkę gdzieś tam między konary drzewa i rosło coś, nikomu to nie przeszkadzało. Natomiast zapominają o tym, że dzisiejsza modyfikacja jest to zupełnie manipulacja na innym poziomie, jest to ingerencja w komórkę i jest to także jest to taki wysoki poziom manipulacji, że konsekwencje tego są raczej przerażające i dla nas niebezpieczne. Uważam, że dużo zdrowiej propagować uprawianie własnych warzyw w ogródkach i potem zjadanie pysznych pomidorów. Chcę użyć muzyki w tym celu, żeby wykorzystywać odrobinę mojej popularności w tym kraju, a także fakt, że mam dostęp do wszystkich ludzi, którzy sprawują władzę i propagować, używając wprost i nie wprost muzyki, propagować otwartość na ten temat, żeby po prostu nie zamykać się na to, że GMO może być śmiertelnie niebezpieczne. Podobna sytuacja dotyczy w Polsce dialogu na temat elektrowni atomowych, gdzie my bardzo chcemy mieć elektrownię, bo jest to symbolem postępu i przynajmniej zrozumiałem z tego, że większość populacji chciałaby mieć elektrownię atomową. To, że Niemcy zamykają swoje, to nas śmieszy, ponieważ Niemiec nie będzie nam mówił, jak się prowadzi poważne sprawy, kiedy my mamy swoje własne sposoby. Ja z całym moim patriotyzmem, zaangażowaniem w sprawy polskie i w ogóle fascynacją wszystkim, co polskie, euforią na ten temat i idealizowaniem Polski, mogę powiedzieć Państwu, że jak obserwuję przestrzeganie procedur w Polsce, to my nie potrzebujemy trzęsienia ziemi, tak jak Japończycy, żeby mieć awarię elektrowni atomowej. Wystarczy, że szereg pracowników na przestrzeni kilku lat zapomni wykonać drobnej czynności, uważając, że jest to nadmiar biurokracji. I rzeczy się posypią bez wysiłku. Także co ma muzyka z tym wspólnego? Nic. Znaczy mi się wydaje, że ona jedynie w tym kontekście, który narysowałem na początku, jak człowiek się budzi rano i sobie puści fajny kawałek muzyki, to od razu wie, że elektrownia atomowa to nie jest dobry pomysł. Gdzieś tam na poziomie głębokiego odczuwania intuicji wiemy, że coś jest potwornie niebezpiecznego w tej maszynie i że może wystarczy się wysilić, żeby zbudować źródła energii, które są po prostu bezpieczne i w ten sposób uniknąć ryzyka, którego unikają zamożniejsi i bardziej doświadczeni od nas. Romantyzm. Ostatnio opowiadałem się na temat romantyzmu w kontekście muzyki i brałem udział w paru sporach, gdzie romantyzm jest taką naszą polską ukochaną cechą. Lubimy być romantyczni, lubimy robić wielkie gesty, lubimy spalić się takim pięknym ogniem, bo to jest zawsze bardziej spektakularne i robi wrażenie. I jest to jeden z powodów, dla których powstanie wielkopolskie nigdy nie doczekało się naprawdę szacunku w Polsce, ponieważ tu się nikt nie spalał pięknym ogniem. Tutaj mężczyźni, nie mieliśmy mężczyzn na pięknych koniach, którzy ginęli
cudownie ubrani. I ta poznańska rewolucja, ona była taka bardzo mało spektakularna, ale skuteczna. I tu jest jakby część tajemnicy, która mnie fascynuje, mianowicie jak odróżnić je, jak tutaj z kolei usunąć emocje, a pójść za rozumem. To znaczy pójść za tym, że 2 i 2 powinno być 4. Czyli jak robimy rewolucję, to niech ona będzie porządnie przygotowana. Odróbmy nasze lekcje, przygotujmy się, zorganizujmy się doskonale i zróbmy sobie rewolucję. Natomiast nie koniecznie musimy dbać o to, żeby ją robić w super pięknych, wysokich butach, że każdy piękny chłopak z AK od razu na ulicy można było pokazać palcem, że on właśnie jest w opozycji. I to jest coś, czego mnie nauczyła Ameryka. Ja wyjeżdżając z Polski, byłem romantykiem w najgorszym sensie tego słowa. Uważałem, że jak się człowiek nie spali wielkim ogniem, to jest nic nie wart, że artysta, który się nie pali i nie przeżywa intensywnie siebie samego i świata, jest bardzo podejrzany. Natomiast mnie pokory nauczyła Ameryka, która ma niesamowitą siłę. Siła polega na tym, że jest ona zbudowana na fundamentach bardzo, bardzo banalnie, praktycznie solidnych. To właśnie jest mój budzik, ale ja jeszcze 2 minuty, żebym skończył tę moją rundę. O czym to było? O fundamentach, właśnie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Amerykę zbudowali w tym samym stopniu anglosaści jak Niemcy. Tylko 2 głosami wygrał język angielski jako język oficjalny Ameryki. I to jest fascynująca prawda. Niemcy zniknęli po II wojnie światowej. W ogóle jak Państwo jadą na Ameryki, to Niemców tam nie ma. Ponieważ przegrana II wojna sprawiła, że i odium, jakie spadło na Niemców, sprawiło, że oni zniknęli. Mamy Włochów, mamy Polaków, mamy Żydów i wszystkie inne nacje, które są dumne, natomiast nie ma jednej nacji, nie ma Niemców w ogóle w Ameryce. Ale musicie wiedzieć, że kiedyś byli i byli potężną grupą. I to oni razem z Anglosasami są odpowiedzialni za te fenomenalne fundamenty amerykańskie, za genialne drogi, za to, że na każdą prawie górę, gdzie trzeba wjechać, można wjechać. I to sprawiło, że kiedy potem myśmy przyjechali, my Polacy, Włosi, Żydzi, inni ludzie, którzy kochają inny rodzaj jazdy, Ameryka stała się fenomenalnym krajem po prostu, bo miała fundamenty, znakomicie położone tory kolejowe i my mogliśmy się po tym bardzo wesoło bujać i tworzyć nasze wspaniałe rzeczy, uzbrojeni w strukturę, która już tam była. I gdybym ja został w Polsce, nigdy bym nie zrobił tego, co zrobiłem, z tej prostej przyczyny, bo nie ma tu struktury. Polski film wtedy, kiedy ja wyjeżdżałem, leżał w gruzach, właściwie walił się w gruzy. Parę lat później był jeszcze w większych gruzach, ponieważ film jest takim formą aktywności, która wymaga solidnej struktury, a tej nie było. I to jest właśnie siła Ameryki, że taką strukturę zbudowała. Tylko to, co jest dzisiaj amerykańskie, to jest zaprzeczeniem tego, co było oryginalnie amerykańskie. Czyli bałagan, który dzisiaj panuje, chaos i kryzys, jaki wychodzi ze Stanów Zjednoczonych, oznacza, że zachwiana jest bardzo fundamentalnie proporcja między tym, co było metodyczne i praktyczne i solidne i było fundamentem, a tym, co jest spekulacją, jest tak zwaną błyskotliwą inteligencją, jest próbą omijania wszystkich możliwych zapór i szukania dla siebie indywidualnego sukcesu. I przewaga tej właśnie siły, czyli tej spekulacyjnej, sprawia, że Ameryka jest dzisiaj w potężnym bardzo kryzysie. Właściwie mogę tylko powiedzieć jedno, drodzy Państwo, że słuchajcie jak najczęściej Louis Armstronga codziennie rano i wtedy dojdziecie do wniosków, które są dużo bardziej optymistyczne i będzie Wam się chciało wejść w świat skomplikowany, pełen napięcia, z dużo lepszą energią, będziecie otwarci, będziecie lepsi dla siebie i dla innych. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie.